Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie funkcja różnowartościowa. I tutaj mamy coś takiego. Funkcja różnowartościowa jest to funkcja, która każdemu argumentowi określonemu w dziedzinie funkcji przypisuje inną wartość. No i zobaczmy, jakie tutaj mamy zadania. Zadanie pierwsze. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje liczbę do niej przeciwną. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadni. I zobaczcie, funkcja wygląda tak. F od x równa się minus x i gdzie x należy do rzeczywistych. Czyli ta funkcja jest różnowartościowa, bo do każdego x należącego do rzeczywistych przyporządkowuje inną liczbę. Na przykład dla piątki minus 5, dla siódemki minus 7, dla minus 50 50 i tak dalej, i tak dalej. Zadanie drugie. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje jej wartość bezwzględną. Czy funkcja jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadni. No to zobaczcie, funkcja wygląda tak. F od x równa się wartość bezwzględna z x, gdzie x należy do rzeczywistych. I ta funkcja już różnowartościowa nie jest. Dlaczego? No bo na przykład dla x równającego się minus 2 i x równającego się 2 otrzymujemy taką samą wartość. I tutaj macie to pokazane, jak to się liczy. Czyli wystarczą po prostu 2x, na których wartość będzie taka sama i już nie ma różnowartościowości. Ktoś zapyta, czy może to być inna liczba. Może. Może to być na przykład minus 5 i 5. I też wtedy będzie dobrze. Czyli mogą to być też tutaj inne liczby w tym przypadku. I zadanie trzecie. Funkcja jest określona takim wzorem, gdzie x należy do takiego tutaj zbioru. Sprawdź, czy jest to funkcja różnowartościowa. Czyli ta funkcja f od x. No i teraz liczymy sobie. F od minus 3 to minus 3 do kwadratu. A tutaj mamy minus 3 do kwadratu plus 5, czyli wartość będzie wynosiła 9, a tutaj na dole 9 plus 5, czyli 9 czternastych. Teraz f od 1, czyli tu jest 1, a tutaj mamy 1 do kwadratu plus 5, czyli 1 szósta. I tutaj f od 3, czyli mamy 3 do kwadratu plus 5, czyli 9 czternastych. Czyli widzimy, moi drodzy, że ta funkcja różnowartościowa nie jest, bo osiąga te same wartości dla x równającego się minus 3 i 3. I teraz chciałbym, żebyście spróbowali sobie jeszcze przerobić zadanie 8, 126, 128, 8, 128 i 8, 132 od tych stron ze zbioru zadań. Dobrze, dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.